Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek Wyzwania Albiona Pokażemska. Jesteśmy już coraz bliżej ślubu Kato i Marceli. Pewnie się zastanawiacie, czy ten ślub się w ogóle odbędzie, co z Apią i w ogóle co z Magnusem i jego potomkiem. I mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, nad którymi trzeba się tutaj zastanowić i coś stworzyć. I kurde, coś za błąd widzę. Aha, pewnie Brutus idzie ulicą. Kocham ten błąd jego ubrania, ale przynajmniej zawsze wiem, w którym miejscu na świecie się znajduje nasz Brutus. Słuchajcie, witam was w willi Postumiusów i Kato! Kato, ty dzbani, idź do pracy, bo ty... Kato, idź do pracy! Co ty wyprawiasz, dzbanie? Wio do pracy! Poszedł! No, Kato, dzbanie! Pracuj ciężko, dopiero zaczęte w pracy do 21. No i muszę sobie jeszcze tutaj mikrofon, widzę, poustawiać, więc sorry, będzie wam trzeszczeć. Natomiast tak, pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i łapek, pamiętajcie o tym, że możecie zostać wspierającymi mój kanał i wspierający mają dodatkowe bonusy na kanale, takie jak spoilery, zamknięty czat na Discordzie i w ogóle wszystko zależy od progu, który wybierzecie. Pamiętajcie o tym, że próg niżej, czy próg wyżej zawiera wszystko to, co zawierały progi niżej, plus tam dodatkowe rzeczy, żebyście o tym wiedzieli. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób połączyć konto na Discordzie z YouTube'owskim, żeby mieć dostęp do zamkniętej strefy, piszcie śmiało do mnie na Instagramie, ja wam pomogę to wszystko ogarnąć. Na Discordzie też jest tutorial na to, ale wiem, że czasami może człowiek czuć się zagubiony, szczególnie jeżeli nie zna Discorda, wydaje mu się, że nie ogarnie, ale ja wam wszystko pomogę i wyjaśnię, przynajmniej opowiem wam, jak poruszać się po strefie wspierających, jeżeli nie chcecie na całym Discordzie być, bo strefa wspierających, no to jest zamknięty tam część tego czatu, tego Discorda, tego w sumie na stare to forum, więc śmiało możecie pisać do mnie, ponieważ to nie jest trudne, uwierzcie mi. I pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentarzach i lecimy sobie z odcinkiem. Ja dzisiaj może nie wyglądam jakoś super wyjściowo, ale to dlatego, że powiem wam, no cera mi się pogorszyła, nie chciałam pchać na nią żadnych podkładów, pudrów i w ogóle, więc jedynie do czego się dzisiaj ograniczyłam, to delikatne, malutkie kreski, nawet soczewek nie wkładam do oczu, bo znowu mam je przekrwione przez budowę szkoły do Sky'a, więc mam przemęczone oczy, więc też w starych okularach siedzę, więc może nie wyglądam dzisiaj wyjściowo, ale myślę, że mi wybaczycie, no tak czasem bywa. Słuchajcie, ja w ogóle mam w planach też przebudować trochę te wille, dlatego że ona mi się nie do końca podoba. W sensie, ona jest zbudowana tak, jak powinna być, ten przód tutaj, ale ten przód mi się nie podoba mimo to, więc muszę go zmodyfikować, więc prawdopodobnie gdzieś po ślubie Kato będę się za to zabierać, ale tak was już Marcela, Fabius, chodź tutaj, przyjazne powitanie, powitaj Marcelę, która tutaj się plącze, ale Marcela, kochanie, bo ty przecież miałaś glow up. Znaczy, parę osób powiedziała, że to był glow down, a nie glow up, ale w moim odczuciu to raczej glow up. Ma nową fryzurkę. Powiem wam, że zmieniłam jej też tę fryzurę, dlatego że ja uważam, że w tej grzywce też wyglądała całkiem uroczo, ale prawda jest taka, że bardzo, 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 bardzo tak młodziutko. I jakoś wydaje mi się, że skoro ona ma tutaj zostać panią Postumius, to powinna troszkę też zmienić swój imidż. No i poza tym odkryłam te włosy, one mi się bardzo spodobały. I sobie je pobrałam i stwierdziłam, że pięknie na Marceli wyglądają. Zresztą ja wam w ogóle Marcelę pokażę w Modyfikuj Stwórz Sima, żebyście mogli sobie zobaczyć dokładnie, jak ona wygląda. Tam chyba nie ma tej kiecki jednej z cutsceny, więc przy okazji też jej zrobimy. Jej brat w ogóle dorósł, a jej brat jest tak uroczy, wy jeszcze o tym nie wiecie. Ale gościu jest przeuroczy. Natomiast jeśli chodzi o Marcelę, to ty Marcela tę jedną suknię, bo ja sobie tego nie zapisałam, to nie ta suknia, ta suknia, ona miała być w kolorze twoich oczu, czyli to miało być to. I tak się, moi drodzy, prezentuje Marcelka w nowej fryzurze. Ja uważam, że wygląda ślicznie. Oczywiście można tam mówić, że a, bo jej coś tam, te grzywka nagle urosła w ciągu jednego dnia. Ja tam uważam, że to jest po prostu inaczej zaczesana grzywka, bo spójrz. Widzicie? Ten tutaj fragment włosów jest dużo dłuższy, więc powiedzmy, że po prostu ma inaczej włosy zaczesane i inaczej ułożone. O, tu ma ten fragment grzywki dłuższy. Ha! I zakręcone. I jest okej, okay, ale to takie do nazi realistów, bo ktoś tam już napisał. Żartem, bo żartem, nie? Ale się śmiał, że jej w ciągu nocy urosła grzywka, ale słuchajcie, to nie jest aż tak głupie, jak może się wydawać. Usuwamy tamte poprzednie stroje, bo jak wiemy tutaj... Marcela ma suknię teraz od naszego Katosława i chyba tyle. No ja uważam, że wygląda naprawdę bardzo uroczo i troszkę
poważniej, dalej ma swój taki marcelkowy vibe, prześliczna nasza pieguska Marcela, delikatna, cudowna, śliczna dziewczyna. I czy coś jeszcze? Chyba nic, chyba tyle, chyba wszystko jest ok, jeżeli chodzi o Marcelkę. Dobra, ale jak ja to potwierdzę, to mi przełączy mi... dobra, to sobie przełączę, trudno, bo przełączy mi rodzinę, którą gram. Niestety, bo źle sobie tutaj weszłam. Chyba, że coś się pozmieniało, ale wątpię. Zgubiłam wątek, o czym ja wam mówiłam. A, o połówkowych odcinkach, że są ważne. Pamiętajcie o tym, one naprawdę są ważne. Tam dzieją się różne inne jeszcze rzeczy. Kato, pracuj ciężko. Bardzo proszę. Ty, chciałam, żebyś się przywitał z Marcelą. Rozmawiaj o wartości nieruchomości, naszkaj na miejscową młodzież. No, wiesz co, Fabius, bez przesady. Zażartuj z małżeństwa. O, to na pewno. I słuchajcie, mamy tutaj kwestię Magnusa. Magnus, co ty tak pływasz? W ogóle tak. Ty, niewolnica nasza. Nasza niewolnico, podejdziesz tutaj, podaj nam kolację, czy możesz zrobić jakąś pieczeń, o, kurczaka pieczonego, powiedzmy, że to jest ten słynny indyk, więc idź, kochana. I jak wiecie, Flavia jest tutaj w bardzo złej sytuacji, jest spięta, bo jest jątrząca się gorycz, w ogóle jest mega, mega wkurzona o wszystko. I tutaj mamy kwestię tego, że mówiliście... zastanawialiście się nad tym, kim była postać, która kupowała coś na targu. Nie wiecie jeszcze co. I nie dowiecie się na razie. Ja wam nie powiem w tej chwili, ale powiem wam, że tą postacią była Flavia. W sensie ja tego jakoś mocno nie ukrywałam, ale niektórzy z was nie wyłapali tego, więc mogę wam to oficjalnie powiedzieć, bo to żaden spoiler nie jest, że to była Flavia. Ale to, co kupowała, to już inna inszość. Flavio, bardzo ci proszę, podejdź sobie tutaj i haftuj na podstawie wzoru, proste, średnie, obręcz. Po prostu sobie coś rób, bo ja bym wolała, żebyś ty robiła. Ty tutaj sobie pogadaj z naszą Marcelą i w ogóle poproś ją o wspólne spędzenie czasu, bo ja bym chciała, dodaj do grupy, żebyś Marcela u nas została na obiedzie. Ja powinnam tutaj robić imprezy, bo zrobiłam wielki stół po to, żeby tutaj gości zapraszać, ale szczerze wam powiem... O, ty chcesz Magnusa całować, a to nowość. Szczerze wam powiem, że trochę mnie przeraża perspektywa tych imprez. I mówiliście mi, że w MC Command Center w poleceniach Sima... Zarządzaj Simem? Nie, gdzieś tutaj, że można zmienić mu strój. W ogóle modyfikuj, stwórz Sima, ustaw wiek, zarządzaj Simem, polecenia... Na pewno to nie było modyfikuj, stwórz Sima. Gdzieś mi pisaliście, jak zmienić mu ten strój. To na pewno nie jest... A, że można mu też skopiować strój cudzy. Polecenia stroju, zapisz strój. No nie, na pewno nie. Niestandardowe odcienie, niestandardowe DDD. Czekajcie, kopiuj wklej, kopiuj strój, kopiuj włosy, kopiuj zarys, kopiuj owłosienie ciała. Jest to pewna myśl, że można mu skopiować i wkleić strój tutaj. Tylko że musiałabym mieć kogoś, od kogo mogłabym skopiować ten strój. A od Fabiusa niespecjalnie bym chciała kopiować. A gdybyśmy... Jak skopiuję mu strój API, to będzie dziwnie, nie? Ale moglibyśmy to przetestować. Bo faktycznie tu można strój kopiować. Polecenia SIM... nie polecenia, tylko byśmy przeszli tutaj w garderobę, kopiuj, wklej i... I nie masz tutaj, nie możesz mieć damskiego. No ale wracając. Mówiliście mi, że to jest jedna z opcji. Jeszcze podawaliście mi inne na to opcje. Jest tego dosyć sporo. Ja na ten moment nie patrzyłam. W sensie nie pamiętam dokładnie, co pisaliście, ale było bardzo dużo propozycji. Ja je wszystkie przetestuję sobie prywatnie i zobaczę po prostu, która z tych opcji będzie najbardziej taka adekwatna do tego. Bo nawet na Instagramie mi pisaliście, więc ja wam bardzo dziękuję za zaangażowanie, że odpowiedzieliście na to moje pytanie, bo ja naprawdę nie wiedziałam, jak to zrobić. Testowałam na różne sposoby i jakoś mi to nie wychodziło, ale wy dawaliście mi propozycje, w jaki sposób to można zrobić. Mało tego, ktoś mi nawet polecił moda, który totalnie pozwala nam modyfikować strój do pracy właśnie naszej pomocy domowej, naszej służby, więc bardzo, bardzo wam serio dziękuję za to, bo mega miłe widzieć, że się tak zaangażowaliście, że mi pomagacie, także dziękuję bardzo serdecznie za wszystko, będę sobie to testować.
W tej chwili nie mogę, bo musiałam grę minimalizować, wiecie, to by było dosyć takie skomplikowane. A nie pamiętam, czytałam to, a nie pamiętam, ale ja tak często zapominam o wszystkim. Magnus, chodź tutaj, Magnus. Entuzjazmuj się nadchodzącym i... Jaki on jest... O Boże, święty! Jaki... Jezu, nie lubię tak umięśnionych przesadnie ludzi. Opowiedz śmieszną historię. A gdzie ona poszła? Nie, Marcela, wracaj. Marcela, ty draniu, usiądź razem. A ty chodź jeszcze tutaj, zrobisz z romantycznych intymność, pocałuj. I ty chodź, będziesz widziała, jak się całują. Wiecie w ogóle, że teraz Flavia ma przerąbane? Ogólnie, bo też ktoś o to pytał, bo wedle zasad jest, że ona jak urodzi 3 córki z rzędu, no to wtedy można się z nią rozwieść. Och, ho, 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 ho. Ale prawda jest taka, że no tutaj wydaje mi się, że też ważne jest to, że będąc tyle po ślubie nie mieć dziecka, no to też może być dla Magnusa powód do rozwodu. Chory taniec. Zatańcz w pojedynkę. Nie wiem, zatańcz w pojedynkę. Poprawa oceny mała. Pogadaj sobie z Marcelą. Nie wiem, czemu Marcela chce cały czas wychodzić. Marcela, nie wychodź. Marcela! Marcela, wracaj! Jezu, Marcela, no. Marcela, ty draniu. Weź mnie tutaj, nie denerwuj. A gdzie ty jesteś? O, jest. Pieczeń. Pięknie. Ty sobie weź porcję, ty sobie weź porcję, ty sobie, proszę bardzo, weź porcję razem, a ty będziesz sobie stać i będziesz sobie oglądać, jak wszyscy będą sobie brać porcję, bo ty nie możesz zjeść razem z nimi. Ale moi drodzy, jeżeli oglądaliście dokładnie to, co wam pokazywałam, to wiecie o tym, że Magnus powiedział pewną rzecz do Flavii, że jeżeli ty mi nie dajesz dziecka, to ja sobie mogę dziecko załatwić na inne sposoby. No bo... że Magnus jest taki, no, i on już parę razy dał nam dość mocny sygnał, kto go interesuje, to lecimy sobie, mój drogi Magnusie, tutaj do naszej api. I ty, mój drogi, chodź tutaj z flirtów, weź z nią, poflirtuj. No, Fabiusem to on się nie przejmuje, bo Fabius mu dziecka nie da. No, ale Magnus jest trochę taki zirytowany, bo wiecie, to działa w dwie strony, nie? On jest zirytowany i w ogóle z drugiej strony te Flavie olewa, więc jak to coś ma z tego wyjść? No, sytuacja po prostu durna, ale nikt nie mówił, że Magnus jest inteligentny. Chodź tutaj jeszcze z flirtów. Bądź taki bezczelny, spytaj o zainteresowania w zakresie bara... Jezu, i to wszystko na oczach Flavii. Och, tak. I ty chodź tutaj, Fabius, i mu tak powiedz, przekonaj do porzucenia współmałżonka. O mój Boże. Czy on się aż przesiadł? Nie, on idzie niby umyć, ale powiedzmy, że się aż przesiadł. Ty się przyjaźnisz z Flavią. Nie jesteśmy ze sobą na tyle blisko, żeby zwierzać się ze swoich preferencji. Wow, jak ci pojechała. Ty chodź tutaj i go tutaj ze złośliwych... Nie psikusy, może z podłych kłótnie. Skrzycz go, że tutaj coś flirtuje z Apią. I to jeszcze na twoich oczach, że to jest w ogóle bezczelne. A ty chodź i powiedz naszej drogiej Marceli, że no sama chciałaś być w tej rodzinie. Gdzie tutaj się w ogóle dramat dzieje? Z zainteresowania rozmawiaj z nią o teorii kolorów. Wiesz, podejdź do niej, po prostu się nią zainteresuj. Ty chodź tutaj, zrobisz też do Flavii z podłych złośliwość, obraź ją. I powiedz jej, że ty sobie będziesz flirtować z kim chcesz i nic jej do tego. Pochwal wygląd, Api. Apia, czemu ty się dajesz? Przecież powinnaś mu powiedzieć, Magnus, odejdź. No ale Apia coś tak chyba za bardzo się tutaj dogaduje. No niedobrze. Dobra, wszyscy zjedli, więc myślę, że ty możesz sobie teraz zjeść.
flirty flirtami i ty możesz być wkurzona. I teraz tak, bo pewnie się zastanawiacie, czy Flavia nie powinna być wkurzona na apie. No ciężko, żeby była wkurzona na apie, bo to nie apia flirtuje z Magnusem, tylko coś tam Magnus do tej... o Jezu, on chyba nie za bardzo lubi apie. Magnus tutaj wyskakuje do api, nieodwrotnie, więc też no... Cóż, powiedzmy, że Flavia zna swe miejsce, jakkolwiek by to nie brzmiało smutnie. Flavio, chodź sobie tutaj... haftuj na podstawie wzoru, nie wiem, mała obręcz, po prostu sobie haftuj, bo ty jesteś taka, wiesz. Wy sobie dalej możecie tutaj rozmawiać o zimnej pogodzie i możecie sobie z zabawnych, z dowcipów żartuj o włosieniu, żartuj o modzie. I teraz tak, wiecie o tym, że Fabius ma takie plany, żeby się stąd po prostu wynieść, no bo Fabius zaczyna czuć bardzo napiętą atmosferę. On chciał sobie z Magnusem poflirtować, ale Magnus się bardzo zaangażował w te relacje z Fabiusem. No na tyle, że zaczął totalnie olewać swoją żonę, jak wiecie. Fabius nie do końca ma ochotę na to, żeby ta relacja z Magnusem była aż taka, bo on się po prostu chciał pobawić, więc widząc, jak mocno tutaj... Co ty wyprawiasz? Widząc, jak mocno tutaj Magnus się w to zaangażował, no to chłop się trochę... A to ta wolna miłość pewnie. No to chłop się zdziwił, nie? Chociaż w sumie ta wolna miłość, te flirty tak do siebie pasują. Także tak, Magnus. Wszyscy są zdziwieni. Ale ty jesteś szczęśliwy. Dobrze. Idź sobie ćwiczyć, bo ty jesteś, no... ześwirowany na tym punkcie. Rozmawiaj o miejscowych łowiskach, bo chciałabym, żebyście się bardziej ze sobą zaprzyjaźnili, żartuj z małżeństwa, no po prostu tak. Kato, wracasz za chwilę, nie? Bo ja bym, Kato, chciała, żebyś ty wrócił i z Marcelą się jeszcze spotkał. Jesteś spięty? O nie, to chodź. Zmień sobie na pewno strój. I idź do tej swojej partnerki, która jest dręczona tutaj przez twoją rodzinę. W sensie może nie jest dręczona, ale jednak... no, jest tutaj akcja. Pocałuj ją. I intymność. Trzymaj za ręce. A ty co tutaj masz? Nakrzycz na Brutusa. Api, a ty możesz się zastanawiać nad tym. O mój Boże, Magnus zaczął ze mną flirtować. To chyba niedobrze. Tak myślę, że niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Drugi poziom umiejętności haftowania. No jak ładnie. Pięknie. Czy ty powinnaś coś tutaj sprzątać? Czy ty masz interakcję może szał sprzątania? Kąp się w blasku księżyca? Nie wiem, co to oznacza. W sensie, że wiem, co znaczy kąp się w blasku księżyca, ale w sensie, że co, że ona by poszła serio gdzieś się kąpać? Skorzystaj sobie. I usiądź sobie. Chodź, Kato, do Marceli! Marcela do ciebie przyszła. Marcela! Jezu, jak to jest ładnie! Wy widzicie, jaki oni mają widok tutaj?
Jesteście po cutscenie, z której już wiecie, że tutaj jest na grubo. Jest totalnie na grubo. Wprawdzie jeszcze nie wiem dokładnie, jak wam to wszystko opowiem. Natomiast w tej oto chwili Magnus i Apia na sianie w pokoju Api po moich naprawdę ciężkich próbach, ponieważ na Simowo już mam godzinę 10, a jak wiecie, była chyba 20 któraś. Albo coś ten deseń. Ogarniają sobie bara. I czy przypadkiem z tego faktycznie nie będzie dziecica? Kto wie? Musiałam im tutaj zcheatować nastrój, żeby oni w ogóle to bara zechcieli ze sobą zrobić, więc coś mi nie działa w ustawieniach MC Command Center, bo miałam tutaj, chyba że, no bo ja muszę klikać postara się o dziecko, a może te ustawienia są po prostu do bara, że nie muszą mieć relacji ze sobą większych, żeby bara zrobić, a przy postara się o dziecko muszą. Tak może być, moi drodzy. I widokiem naszej smutnej Flavii na plaży, gdzie już mamy piękny zachód słońca, ja kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam was na kolejne odcinki Wyzwania Albionu. Trzymajcie się cieplutko i cześć!